Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Ja nazywam się Michał Syska i reprezentuję Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassala. Będę miał przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za przybycie i chciałem bardzo podziękować gospodarzom tego miejsca, czyli Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych, że możemy właśnie tutaj się dziś spotkać i właśnie w tym miejscu zaprezentować efekt projektu realizowanego przez ośrodek, czyli raport. I w związku z tym chciałem to podziękowanie złożyć na ręce przewodniczącego OPZZ pana Jana Guza i chciałbym poprosić pana przewodniczącego o oficjalne rozpoczęcie naszego spotkania. Ale pełen zaszczyt. Witam serdecznie koleżanki, witam kolegów. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać w tym budynku OPZZ i debatować na tak ważny temat. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, o czym później w panelu chcę rozszerzyć. Od lat zajmuję się problematyką, co jest wpisane w ustawodawstwo, w konstytucję naszą związkową, także dochodami, wynagrodzeniem, tworzeniem dobrych miejsc pracy. Jako największa centrala związkowa w Polsce na wielu płaszczyznach wykazywaliśmy już aktywność w tym zakresie. Cieszę się, że zespół osób, który tą problematyką się zajmuje, jest coraz większy. Cieszę się, że Ośrodek Myśli Społecznej przygotował tak wartościowo i tak dobrą opracowanie, które będziecie mogli wielokrotnie posługiwać w tym zakresie, albowiem ciągle brak nam jest materiału źródłowych, badań z tego zakresu. Także serdecznie witając i dziękując za aktywność, dziękując za włączenie się w tę problematykę. Dla nas jest wspólna. Myślę, że dzień dzisiejszy będzie bardzo owocny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, impulsem do podjęcia tego tematu outsourcingu usług technicznych przez instytucje publiczne były wydarzenia, które mogliśmy śledzić dwa lata temu, czyli głośna sprawa państw sprzątających instytucje publiczne w Poznaniu. Wtedy postanowiliśmy w gronie badaczek i badaczy Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassala podjąć ten temat, znaczy zbadać, jak to zjawisko wygląda na skalę ogólnopolską. Czy te wydarzenia poznańskie były tylko incydentalne, czy są one przejawem szerszego ogólnopolskiego trendu. To badanie także wpisuje się w dziesięcioletnią już działalność ośrodka, ponieważ jednym z naszych priorytetów, statutowych celów jest promowanie takich wartości jak sprawiedliwość społeczna, spójność społeczna i dialog społeczny. Jest to jakby logiczna konsekwencja inicjatyw podejmowanych przez ostatnie 10 lat. Mamy tu większą satysfakcję, że dzisiejsze spotkanie jest pierwszą tak naprawdę oficjalną prezentacją tego raportu, natomiast o wadze tego problemu, który poruszamy, może świadczyć to, że zanim on ujrzał światło dzienne, spotkał się już z wielkim zainteresowaniem, znaczy już sporo publikacji medialnych pojawiło się na temat tego raportu, a także my wciąż dostajemy z różnych stron Polski informacje od pracowników, ale także od właścicieli firm zapewniających usługi sprzątania i ochrony o problemach, jakie istnieją także w tych instytucjach, które nie były objęte naszym badaniem. Między innymi w ubiegłym tygodniu udaliśmy się do Opola z interwencją w sprawie ochroniarzy zatrudnionych w szpitalu MSWiA w tym mieście, gdzie zanieśliśmy dyrektorowi tego szpitala nasz raport oraz apel o to, aby w następnym postępowaniu zamówieniowym zawarto klauzulę propracowniczą. Więc wydaje nam się, że ten temat jest niezwykle istotny i mamy nadzieję, że ten raport to jest jakby wstęp do wielkiej dyskusji na ten temat, zwłaszcza, że w polskim parlamencie trwają prace także związane z tą problematyką. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że w naszym dzisiejszym spotkaniu weźmie udział pan Tomasz Simanek, ekspert m.in. klauzul społecznych, współpracujący z wieloma organizacjami, m.in. z Instytutem Spraw Publicznych, a raport przedstawi jego autorka, która kierowała pracami zespołu badawczego. To jest wynik prac wielu osób, także konsultantów, ludzi, u których konsultowaliśmy pewne tezy i wnioski, ale jakby ostateczny kształt raportu oraz wiele pomysłów w trakcie badań
samoautorstwa Katarzyny Dudy, która w tej chwili przedstawi główne tezy tego raportu. Kasiu, oddaję Ci głos.